Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku z serii. W sumie dopiero drugim odcinku z serii Far Cry 3. I dalej kontynuujemy tą część tutorialową, w której to będziemy poznawali zasady, jakie rządzą tutaj światem Rook Island. I generalnie, no co, teraz mamy za zadanie zapolować na dziki. I generalnie tak jak to określił Dennis, czyli tam kolega, który tam stoi z tyłu mniej więcej, o, tam gdzieś za siatką mniej więcej, powiedział, że mamy wrócić do niego, jak staniemy się panem dżungli. Jeśli w ogóle się z nim staniemy! Dobra, anyway, jedziemy. I jak my tam dojedziemy? To jest podstawowe pytanie. Oj, co się stało? Co ta mapa? Dobra, tutaj tak. Dobra, powinno być... Oj, dobra. Jedziemy. Jedziemy zapolować na jakieś dzikie zwierzęta, na jakąś faunę i florę i... O, jelonek. Dobra, jelonka się nie udało tam nic a nic. Chociaż nie wiem, czy powinniśmy rozjeżdżać się zwierzęta albo coś, chociaż... Nie no, z jednej strony to jest niehumanitarne takie rozjeżdżanie, ale z drugiej strony... No, zawsze dodatkowe skóry się przydadzą. Czyż nie? Opuszczasz obszar misji. Fajnie. Czyli gra mi już nie pozwala wjechać za ten most. Spoko. Wow. Ja tam coś słyszałem? Nie wiem, czy coś słyszałem, ale na pewno sobie oskuruj tutaj. Tego zwierzaka. Powróć do celu, bo przegrasz misję. O, serio? Już nawet kawałek pas na tą drogę nie mogę wejść? Ja pierdzielę, co za bullshit. Serio, bullshit. Taki totalny. Co ta gra sobie myśli? Że muszę się sztyw dotrzymać i wyznaczonej trasy? Ja pierdzielę, co za gra, no nie wierzę po prostu w to. Dobra, jesteśmy na miejscu najwyraźniej. Nie wiem, Jay, pozbieram wszystko, co jest tutaj dostępne. O, i mamy już tutaj na przykład to. Czerwone liście 1, zielone liście 2, niebieskie liście 3. Też, nie wiem, niebieskie liście 1 i skóra dzika 2. O, mamy dziki. O kurde, sporo tych dzików tutaj. Ale spoko, najpierw na razie zajmiemy się roślinkami. Zaraz się zajmiemy też polowaniem. Dobra, jesteśmy już na ich terenie, także... Jako prawdziwy myśliwy trzeba zachować szczególną ostrożność w tej kwestii. Ale najpierw pozbieramy trochę luta, bo widzę, że gra nam oferuje co nieco. 32 dolce, zawsze na propsie. Zawsze będzie jakieś coś do upgrade'ów. Co mnie niezmiernie cieszy i... O, tu jest pojemniczek. Proszę bardzo. Hej, a jakby tak się zakraść do tego dzika? O, idealnie. Najlepiej, można powiedzieć. Dobra, dawaj. Nice. Pięknie. Dobra, oskuruj go, Jay. Zrobiłeś to jak fachowiec, Jay. Ej, tylko że te dziki teraz... Panie, tam jest jeszcze jeden dziku. I w sumie tak się ładnie ustawił. Tak w sumie sobie myślę, że... Może nie, może by tak spróbować zrobić selfie dzikowi? Hej, dziku! Dziku! Heju! Dziku, ustaw się tu ładnie do mnie. Chcę ci ładne selfie zrobić. Wiem, że chcesz mieć selfie w ogóle. Także ja ci daję taką szansę. No. Dawaj. No, selfie. Ej, dziku, selfie. No ja to mu selfie ładne chciałem zrobić, a on tymczasem nie atakuje. No widzieliście, co za ten pydzik. No nie wierzę, żeby nie chciał dać sobie zrobić selfie. No ja rozumiem, no. On marzył o byciu gwiazdą i w ogóle, ale... Czemu on mnie tak tą robotę utrudnił? No bez kitu, no! Dobra, w każdym razie mamy kolejny zielony liść. No ja pierdzielę, co za dzik! Co, ty też mnie zaatakujesz? Też będziesz cwany jak kolega? Najwyraźniej też będziesz cwany jak kolega. Dobra, skoro tu już jesteśmy, to go oskuruję też przy okazji. Skoro się nawinął. No i mamy trzecią skórę dzika. O, i w sumie to też możemy zebrać tak dla zapasu, bo to się akurat nam przyda, im więcej tego, tym lepiej. Dobra, niebieskie liście. Niebieskie liście, jak sama nazwa wskazuje, będą w wodzie. No, w zasadzie to wiele z nazwy nie wynika, ale z drugiej strony tak się można łatwo domyślić, więc wiecie. O, jest. Niebieski liść. Co to, jak to się tam nazywało? Upoluj, oskuruj dwa dziki oraz zbierz trzy rośliny. No, zrobiłem to. A nawet trzy dziki tutaj oskurowałem, żeby było ciekawiej. Bo sobie nie chciałem dać zrobić selfie! Chamy! Dobra, w każdym razie...
Gra nam teraz proponuje opcję szybkiej podróży, także skorzystamy z niej chętnie. I posprzedajemy to i tamto. I ogarniemy sobie może coś lepszego, jakiś fajny ekwipunek. Dobra, pogadaj z Denisem. Zaraz pogadam z Denisem, tylko najpierw posprzedaję to i tamto. Dobra, mamy trochę stafu jak widać. I możemy sobie posprzedawać. Ile za to zyskamy? 157 dolców. No nieźle. 533 dolary. No, zysk jest niezły. Dobra, amunicja. No raczej tego nie planuję póki co uzupełniać. Bo raczej nie mam takiej specjalnej potrzeby. O, za to te 6P9 na pewno sobie wezmę. Okej, 533 dolce. Tłumik czy powiększony magazynek? Wiecie co, ja generalnie będę robił tak, że będę się starał tak grać w miarę skradankowo, ale z drugiej strony... Nie będę jakoś specjalnie stronił od tego... Od otwartej walki. O, dobra, to już mamy wyekwipowane. Dobra, to jakie mamy tutaj malowania? No, takie normalne, takie słabe... No, tak średnio, średnio... Czarny. Pewnie jakiś ekspert od skinów go wyceni na naprawdę dużą kasę. Bo podobno ma dobry pattern. Ale kiedy z tym, że to ewidentnie wygląda jak przetestowane w boju. O! O! Ej, to bym brał! Serio, to malowanie bym brał. Ale generalnie to tak jak mówię, no... Ja generalnie będę cisnął, no... Będę się starał tak jakoś grać miarę skradankowo, ale z drugiej strony będę tak miał... Przystosowane trochę do otwartej walki. Oraz trochę do takiej skradankowej walki, takiej bardziej z dużego dystansu. Czyli w moim przypadku będą tak, karabiny szturmowe, będą strzelby. Jakaś snajperka się na pewno przyda. Ewentualnie łuk refleksyjny. Oraz tam ewentualnie jakiś pistolet, albo jakiś coś. Dobra, ja tutaj to odznaczam sobie, żeby tutaj mi to nie przeszkadzało. Dobra, ewentualnie jakiś PM i... Wow, co to jest? Zmodyfikowane 44 Magnum z dłuższą lufą, celownikiem optycznym, komorą na 6 nabojów i o niepowtarzalnym malunku. Lepsza celność i większe obrażenia. Chociaż w sumie i tak wygląda jak mini malware. Także no nie wiem, co jest w nim takiego fajnego. Chociaż pewnie tak znajdzie się jakiś ekspert, który go wyceni na dużą kasę. O, a do Glocka jakie mamy skiny? Taki mech. O! Ten do Glocka jest dobry. Niezły. No ten niby wygląda... No ten z kolei to już wygląda bardziej jak Battle Scared, albo chociaż... Albo w porywach Wellworn. Ale przypomina takiego trochę gradienta, więc no... Pewnie tak jak to mówię. Znajdzie się jakiś ekspert, który go wyceni na naprawdę dużą kasę. Bo dobry pattern ponoć. O, tutaj tak samo. Też dobry pattern, chociaż wygląda jak wygląda. Dobra, ale nie przejmuję się tym, tylko... O, dobra, mam właściwą broń w razie czego. Dobra, no to chyba musimy iść do Denisa. Bo on ma do nas sprawę pewną. On ma do nas sprawę i on pewnie będzie chciał, żebyśmy co nieco tutaj jeszcze ogarnęli dla niego. Także no, Denis, już idę. Co ty mi tam chcesz pokazać? W związku z tymi roślinami i skórami, które zebrałem. I byś dał mi w końcu tego akacza, albo coś. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Okej, wykonywanie przedmiotów. Dobra, lecimy z tematem. O, okej, leczenie. Zawsze spoko. Find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot and syringes. Yes. One last thing, the tattoo on your arm. O, w końcu wyjaśnisz mi, o co chodzi z tym tattoo. That you have the soul of a warrior. You progress the law. A ja cię pytam ciągle, jak dusza wojownika tam? Gdzie ja dusza wojownika? You can choose to learn skills in three different areas. Now, I will teach you the takedown. Okej, naucz mnie takedowna. It is done. As you become stronger, with each new skill you learn, the tattoo will grow. Choose another. I oczywiście typowe dla Ubisoftu takie mini tutoriale, które pomagają zrozumieć, czego dokładnie się nauczyliśmy. Dobra, czegoś jeszcze mam się nauczyć. Dobra, co nam dokładnie tutaj gra nam zaoferuje do nauczenia się? Sprinterski wślizg. Okej, to może być niezłe. Przetrzymywanie granatów. W sumie myślę, że przetrzymywanie granatów przyda się trochę bardziej. Chociaż w sumie... Czemu to jest akurat skillem takim konkretnym? Przetrzymywanie granatów. The tatau. Hey, Felipe. We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa. Oh shit. We have to get back. Chyba kogoś zaraz znajdziemy. Come. Follow.
i idziemy w bój generalnie. Także no, będzie chyba śmiesznie. Dobra. The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Bass's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight? Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend will kill two pigs with one stone. We are at war with Bass. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for the Rakyat, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakyat warriors. The true Rakyat, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Liza and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you, I was once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack. Okay, poczekajcie na nie, powiadacie. This has given you the Tatau. Now you must fight. Ale ja się do to nie pisałem. Okej, mamy wybór. Możemy albo na szybko, albo możemy wejść do otwarcia z grubej rury, możemy ich z daleka wyeliminować, albo się przekraść i w ogóle już tak naprawdę dupnie ich w piękny sposób załatwić. Ale przede wszystkim przydałoby się najpierw ich poznaczać tutaj. Dobra, mamy dwóch typów. Póki co... O! Tam chyba kolejny był? Nie. Zdawało mi się tylko. Ale tu już na pewno jest jeszcze jeden typ. Także elegancko. O, tam jest jeszcze jeden. Za tym liściem konkretniej. Zaraz się powinien nam pokazać. O! Dokładnie, mamy czterech. Ale z tego co się orientuję, jest jeszcze jeden i pies dodatkowo. Dobra, sprawa wygląda tak, że największym zagrożeniem tutaj będzie zdecydowanie pies. Bo on może tutaj wszcząć alarm i właśnie tutaj zaalarmować resztę tutaj towarzystwa. Dobra, teraz kwestia tego, żeby się przekraść tutaj. Okej, chociażby wtedy, w ten sposób. Okej, jest w razie czego dodatkowa amunicja. Ale ja już mam limit niestety. Także więcej nie zbiorę. Dobra, spokojnie. Trzymajmy się, myślę, w miarę wysokiej trawy, żeby nas tak szybko nie zauważyli. Dobra, spokojnie, spokojnie. O! Okej, słyszę psa w pobliżu, ale... Tutaj gość mnie prawie przyuważył, ale... Dobra, udało się przemknąć, na szczęście. No jednak trawa działa. Tam jakieś świniaki, tam znowu ktoś. Jezu, tam ich wszystkich postrzelali normalnie. Oj, spokojnie, już długo nie pocierpicie, chłopaki. Dobra, spokojnie, gdzie jest pies? Gdzie jest pies? To jest podstawowe pytanie. To jest najważniejsza rzecz, jaką muszę teraz wiedzieć. Oh, shit! Dobra, chyba jest dobrze. Nie patrzą się w tę stronę. Okej, dobra. Pięknie, nie spojrzeli się. Dobra, przyjrzyjmy się. Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? To jest podstawowe pytanie. Wyeliminuję psa, powinno być tacy. Dobra, spokojnie. Jesteśmy już na tyłach, elegancko. Jest dobrze. O, dobra, jest pies! Jest pies, dobrze. O to chodzi. Tylko teraz, żeby go wyeliminować tutaj. Ale z drugiej strony możemy to też zrobić inaczej. Mianowicie możemy... Jezu, świnak! Nie! On mnie zdradzi. O, fuck. Tu już jeden typ idzie. Także ewentualnie możemy też skorzystać z takedowna i nie wiem... Możemy go jakoś w miarę fajnie zdjąć. Dobra, spokojnie. Yes! Jeden z głowy. Przeszukaj ciało. Może znajdziemy coś fajnego. Mamy chociażby akacza. Dobrze, elegancko. Jest dobrze. Dobra, tu na spokojnie. Pies cały czas krąży. Tutaj tych dwóch typów nadal obserwuję. Zawsze mogę ewentualnie rzucić kamieniem i kogoś tutaj zwabić. Takiego decoya swego rodzaju tutaj wziąć. Dobra, nie wiem czy ryzykować headshota, ale... Ktoś tu... O, fuck!
Nie, nie pies, nie pies, nie pies, nie pies, nie pies, nie pies, nie pies. Chociaż jakby się udało tak psa tutaj teraz zdjąć. Chyba się połapali. Połapali się tak trochę jakby. Także spokojnie, spokojnie, ogarniemy to. Powinno być dobrze. No tak jak mówiłem, no. Pies tutaj mi skopał cały plan. Dobra, wiecie co? Olać to, bierzemy akacza. No dawaj, dawaj! Ładuj go, pięknie. Jeden zdjęty i teraz jakąś główkę założył jakąś głowę. Dobra, niestety, głowy się nie udało. Ale najważniejsze, że udało się przejąć cały obóz. I nawet jednego typa zdjąć po cichu. Okej, okay, wyzwolony posterunek. Dobra, elegancko. Przy okazji oskurujmy psa, jak już mamy taką możliwość. Cyk, proszę bardzo. Ciało też przeszukamy. Zawsze coś. Dobra, tutaj było dwóch typów. A nie, dobra, tego już zdjąłem. I tutaj zostawiłem broń i... O, umiejka. Elegancko, to możemy sobie władować na przykład w ten sprinterski wślizg. No, opanuj. Elegancko. Dobra, to później jeszcze coś się nam odblokuje. Także powinno być ky. I ewentualnie, i zanim tam przejdziemy, to jeszcze sobie obadam właśnie tutaj różnorakie miejscówki i tam... Przeszukam wszelakie skrzynie, jakie nam tutaj ta miejscówka oferuje. Dobra, o, tu jest jeszcze jedna skrzynka. Elegancko. Tak pięknie ustawiona i w ogóle... O, granat! Amunicja do pistoletu. A do akacza ile mam? Dobra. Coś tam do akacza jest. Zawsze. Jay, może byś otworzył po prostu? No, zdecydowanie nie ma. She escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. Ja, dlaczego wy wygadacie? No przecież prawie mnie zabili, no. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. No, fajnie, że zaimponowałem plemieniu i w ogóle, ale... Wow, co? A, mapa. Czemu mi się mapa otworzyła, to ja nie mam pojęcia. Ja tu w ogóle gdzieś świniaka słyszałem, tak by the way. Dobra, porozmawiam z doktorem Earnhardtem. No to się zaraz z nim porozmawia, ale póki co myślę, że następny odcinek sobie zrobię z poboków. Tak po prostu, żeby się zapoznać mniej więcej z tym, co właśnie tutaj nam cała gra oferuje, cały tutaj... Cały właśnie tutaj obszar, właśnie w ramach tutaj takich aktywności różnorakich. Popolujemy sobie trochę, zdobędziemy trochę ekwipunku. Ale póki co, to ja na pewno posprzedaję to, co mogę. Dobra, pyk. Pyk, proszę bardzo. Nie, zielonego liścia nie chcę sprzedać. Niebieski liść na pewno sprzedam. Bo mi się raczej nie przyda. Nie no, jeśli chodzi o crafting, to ja będę robił tylko te mikstury leczące, a tak to... A tak to niespecjalnie coś będę robił właśnie w kierunku właśnie tutaj tego. Tak właśnie w kierunku jakichś różnorakich mikstur leczniczych, tam typu tam wykrywanie zwierząt albo ognioodporność. Okej, co my tu mamy? Akacza mamy, STG-90, szwajcarski karabin szturmowy, który no wygląda całkiem konkretnie. Jak go mogę dostosować? Powiększony magazynek albo celownik z czerwoną kropką. No raczej bym inwestował tutaj z celownik z czerwoną kropką, ale z drugiej strony... A to jakieś fajne malowania? To nie, to nie. Czarny, czarny. A jak wygląda bez tego? A, taki biały jest. Czerwony. What? Co to jest? Co to jest? Słabo to wygląda. Dobra, myślę, że na razie zostanie przy akaczu. Który co prawda nie ma żadnego dostępnego sprzętu, ale z drugiej strony... Może być nam coś fajnego do zaoferowania. Okej. Okay. No taki wygląda nieźle. Chociaż tak trochę nie bardzo, tak nie jaram się specjalnie tego typu patternami. O, no. O, kurde, no. Wiecie, taki akacz to mi strasznie pasował, bo wiecie, kolory kanału i w ogóle, ale z drugiej strony czarny akacz wygląda tak badosłato, że go po prostu biorę. Nie, nie ma opcji. Biorę czarnego akacza, nie ma innej opcji, no. Normalnie nie ma bata. Czarny akacz musi być. O, tu jeszcze ty panie przeszukałem. O, i amunicję mamy przy okazji komplet.
I serio, gdzieś tu świniaka słyszałem. Świnko! Świnko, świnko! No. Dobra, oskuruj ją. I znajdźmy coś fajnego. I w sensie, nie, może nie znajdźmy, ale po prostu zróbmy coś. Umiejętności, dobra, tutaj umieki mamy, tutaj pyk, dobra, tu ogarnięte. Dobra, lecznicy, jeszcze polowanie, instynkt, łowcy, to jak mówię, no nie przydadzą mi się tutaj żadne tutaj mikstury, ale na pewno sobie zrobię jeszcze jedną leczącą, kabury, portfele. Skóra świńska, zastępnik na mikstury, skóra świńska. Dobra, myślę, że portfel się nowy przyda. Kabury, skóra koźlęca, jedna sztuka, dobra, na pewno sobie zainwestuję tutaj w ten... W kaburę na pewno, żeby nosić więcej broni przy sobie. To będzie taki, można powiedzieć, mój priorytet, jeśli chodzi właśnie o samą tutaj rozgrywkę. Właśnie tutaj kabura. Bo jednak tutaj bez dużej ilości tutaj asortymentu, jeśli chodzi o ofensywę, no to... No daleko na tym, bez tego nie zajedziemy. Dobra, ciach, tutaj... O, tutaj coś tam się odblokowało. Śmierć przez stworzy. Aha, tutaj to, tutaj to. Tutaj coś fajnego nam się blokowuje. No pewnie, że się nam odblokowuje, jak najbardziej. A tutaj coś fajnego? No w sumie niewiele. Niewiele nam się w sumie odblokowuje. Dobra, mamy 21 minut odcinka, także no... Myślę, że możemy sobie już teraz nawet na coś zapolować. I sobie ogarnąć co nieco. Oh yeah, czarny AK-47. To lubię! O, jeszcze jednego świniaka słyszę. Świnko! Świnko, świnko! Świnko! No ale ewidentnie gdzieś tego prosiaka słyszę. Tylko gdzie... O! Jest świnka! Także no... No. Będzie wieprzowinka na kulację. Dobra, to myślę, że będziemy się zająć tym pobokiem w ogóle. Albo te, albo nie. Wykonywanie przedmiotów zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą. O! Zasobnikiem na mikstury. Skóra świńska akurat nam jest potrzebna. Skóra psa. Mamy jedną, potrzebujemy sztuk 3. No, z tego pieseła, co tam... Nas tutaj wykrył. Zapolę na wściekłe psy ze strzelbą, którą otrzymałem w wskazanym miejscu, zanim przeprowadzą kolejny atak. Dobra, bierę! I zajmiemy się tym. Polowanie ze strzelbą. Wściekłe psy! Dobra, no to zapolujemy sobie na pieseły. Tylko to jest daleko, czy niespecjalnie daleko, tak pozwolę sobie spytać? Daleko to, czy niedaleko? Tak właśnie się tutaj zastanawiam. Dobra, to generalnie plan jest taki, że zrobimy sobie teraz, że teraz sobie zrobię ten tutaj to polowanie, a potem następny odcinek zrobimy sobie takie poboczniaki takie typowe, będziemy sobie ogarniać ekwipunek, takie najważniejsze tutaj narzędzia, które nam będą potrzebne. A potem sprawa będzie wyglądać w taki sposób, że najzwyczajniej w świecie do czwartym odcinku już się zajmiemy fabułą. Dobra, dałaś mi tego shotguna. Dałaś mi tego ładowany odprzodowo, czy... A, w taki sposób ładowany. W taki sposób ładujemy tego shotguna. I wygląda na to, że musimy wejść, o, tu na górę. Polowanie ze strzelbą. Wściekłe psy. Pozostał zwierząt 5. Ciekawe, czy one będą takie same jak te dziki. Nie dadzą sobie zrobić selfie. A może jednak te, mimo wszystko te pisy będą miłe. I będą sobie, i będą pozwolą sobie na jakieś zdjęcie albo dwa. Oby pozwoliły sobie. Nie no, ja tutaj w sumie nie przyszedłem tutaj fotografować zwierząt, tylko je na nie polować. O, no, no. Jest pieseł jeden. Tam chyba jest drugi, z tego co widzę. Tak, dokładnie. Są dwa pieseły. Dobra, elegancko. Na spokojnie. Przeskanujmy teren i zobaczmy zaraz. Poszukajmy jeszcze kolejnych piesełów. Dobra. O, wołają kolegów. Dobra, elegancko. To akurat sobie zapolujemy. Dobra, cztery. A gdzie jest piąty? Gdzie jest piąty pieseł? Dobra, może wezmę strzelbę w razie czego. O, oh fuck! Okej, dwa uciekły. Dobra, trzeci poszedł. Dobra, przy okazji oprawię, jak już mam możliwość taką. Ciach. Dobra, następny. Jest tam. Następny pieseł jest tam. O! Przy okazji tego też oskuruję, jak już mam taką możliwość. Ciach, proszę bardzo. Ale jeszcze jeden pieseł mi jest potrzebny. One more pieseł I need. O, dobra, jest! Jest jeszcze jeden! Nice! Dobra, teraz tylko tego oskurować. Pyk, proszę bardzo. I przeładujmy strzelbę w razie czego. Albo wiecie co? Wow, co? Gdzie? Jak? Kiedy? A
O Boże, wiecie co? Spróbuję tak bardziej z dystansu. Bang! Nice! Pięknie! O shit! Co to było? Co to? Co to tam było? Nie! Nie! Ja nic nie zrobiłem jeszcze! Nie zabijajcie mnie! No dobra, parę pieseł ustrzeliłem, ale... Ale co to takiego ustrzelić parę pieseł, bo zagrażało życiu moich tubylców? Chciałem powiedzieć moich tubylców, ale to nie są moi tubylcy. To są po prostu tubylcy. Ja tu jestem tylko przyjezdny, chciałem tylko na wakacje, no ja nie pisałem się na to. Albo jak to by powiedział ktoś inny? I never asked for this. W ogóle swoją drogą ciekawostka taka wam sprzedam, że... Początkowo głosu Jasona miał udzielić ten sam aktor, który udzielił głosu Adamowi Jensenowi w Deus Ex Human Revolution. Czyli mianowicie Elias Tufesis, czy Tufesis, czy... Dobra, nie pamiętam dokładnie jak to nazwisko, ale mniej więcej coś w tym stylu właśnie było. Oh shit! Co to za obława jest jakaś? Co to za obława, ja się pytam? Ej! Nie muszę przecież jakoś się specjalnie męczyć z tą obławą. Mogę po prostu zrobić sobie fast travela i mieć wszystko w dupie. Dobra, i zajmiemy się na pewno tutaj jeszcze wykonaniem paru rzeczy. Dobra, co my możemy? A, zasobnik na mikstury, wzmocniony. Skóra psa 4. Mam 4, potrzebuję 3. Okej, dalej, skóra pantery. Tutaj nic. I dobra, mogę zapisać. Jest, gra zapisana, elegancko. Także to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Far Cry 3. Także no co? Następny odcinek to będą takie typowe poboczniaki. Będziemy sobie ogarniać ekwipunek tutaj, żeby przygotować się do boju. A już w czwartym odcinku będziemy sobie robić fabularkę. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, także no co. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był Far Cry 3. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!